Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Biorę się za montowanie anteny od radia cyfrowego. Także Android wyleciał tu z powrotem, podparty na lewarku. Zawsze podpieramy na szmatach, bo się strasznie rysuje deska. No i generalnie antenkę musimy przykleić do szybki. A oprócz tego musi mieć masę na elemencie metalowym. Nie wiem, czy do końca to jest masa, no bo to jest pomalowane. No ale tak podobno musi być, żeby był dobry odbiór. W związku z tym musimy ściągnąć osłonę słupka. Robiłem filmik na ten temat, podlinkuję wam. Przypominam, że tu są trzy klipsy. Raz, dwa i trzeci ruchomy. Ruchomy, żeby ta osłona odchodziła podczas wybuchu poduszki, ale żeby całkiem nie odpadła, czyli klips ją przytrzyma. Żeby nie odpadła, żeby nas po prostu nie uderzyła. No i najgorszy moment jest właśnie ściągnięcie osłony z tego klipsa. Musimy po prostu osłonę ciągnąć do góry, a to najlepiej przytrzymać w dół, czyli wsadzić jakiś śrubokręt. Na przykład tu od góry wsunąć sobie śrubokręt, żeby przytrzymać i całą osłonę do góry w stronę dachu podsunąć, która przy okazji wychodzi nam tutaj z trzech zaczepów. No i oto osłonę mam w ręku, czyli właśnie trzy zaczepy na dole, w tych otworach tam. Żółty jeden, żółty na środku, a tutaj ten klips ruchomy na takich rynienkach. No i właśnie z tych rynienek, do góry ciągnąc osłonę, ten klips tutaj musi zejść. A potem dwa motylki przy nadwoziu dociskamy. I nam całość schodzi. No i w tym momencie tego klipsa przenosimy tutaj. No i potem podczas montażu te trzy skrzydełka wsadzimy tam w otwory, dociśniemy w dół. No i potem trzy klipsy łącznie z tym górnym, także tym górnym będziemy musieli jakoś natrafić na ten otwór, docisnąć i tyle. No dobrze, moi drodzy, czyli z radia wychodzą trzy wyjścia USB. Jedno wyjście USB jest jakby na stałe podłączone. Dwa dodatkowe są po prostu wsunięte na przewodach i mam je tu w schowku. Oprócz tego przewód od karty SIM. I tak się zastanawiałem, czy ten moduł od radia DAB powinien być tu z tyłu, czy może lepiej, żeby był w schowku. Tak w ogóle chodzi o to, że czasami możemy chcieć mieć dostęp do tego wyjścia USB, ponieważ tylko przez to wyjście USB możemy robić jakikolwiek upgrade. Więc jeżeli mamy jakiś tam plik do wgrania cokolwiek, no to pendrive'a wsuwamy tylko do tego wyjścia. No i wówczas musimy z powrotem wyciągać radio. Natomiast tak sobie pomyślałem, żeby dać to wszystko na przedłużce, wówczas moduł miałbym również w schowku, no i ewentualnie w przyszłości, jakbym coś chciał wgrywać i tak dalej, no to wszystko przez schowek. Sama antena jest zapakowana w taki kartonik, żeby się po prostu nie zniszczyła, także po otwarciu mamy tutaj tę część, którą przyklejamy na szybę. Tutaj jakiś tam moduł. No i tę czarną taśmę przyklejamy do słupka. No dobrze, moi drodzy, na razie sobie przykleiłem antenę tylko do słupka, do szyby jeszcze nie. Widać czy nie? Tutaj taśma na słupku. Bo trzeba sobie to wszystko obliczyć, no bo musi wejść słupek, a oprócz tego podczas demontażu on tu trochę odskakuje, więc tu musi być jakaś przerwa między słupkiem a tym modułem. Warto sobie popatrzeć na drugą stronę, jaka tam jest przerwa. Jak widać, wystaje kawałeczek tego czarnego, tej czarnej szyby. No nic, czyli masę już mamy, antenkę mamy podłączona do modułu. No i zrobiłem sobie pierwszy skan, no i znalazł różne stacje. Siła sygnału maksymalna, a antena jeszcze nie jest przyklejona do szyby.
No dobrze, moi drodzy, antena przyklejona, wszystko na taśmie oczywiście. No i w tym momencie możemy już wszystko składać. Przypominam, że do radia cyfrowego jest oddzielna aplikacja i ona jest na płytce w zestawie z całym modułem od radia cyfrowego. Więc jeżeli chcemy odpalić radio, musimy wejść po prostu w aplikację. DAB Plus. Tak, to było hitem swego czasu. No i... Ale serdeczne podziękowania dla panów obsługi, którzy otworzyli bramę awaryjną i puszczają na drogę 119. Dzięki, że ktoś o tym pomyślał. No, idzie to bardzo czysto, trzeba przyznać. No dobrze, no to składamy osłonę słupka, wkładamy Androida i koniec zabawy. Czyli jeszcze raz moduł tutaj wpięty, do niego antenka i wszystko gra. I osłona słupka założona, czyli właśnie najpierw w dół, potem patrzymy, żeby się klipsy zrównały, dociskamy i tyle. Także tutaj musimy schować teraz trzy przewody między słupkiem tutaj a uszczelką, to znaczy to będzie przykryte uszczelką, czyli mam przewód od anteny GPS, przewód od kamery, no i przewód od anteny radia cyfrowego, czyli tu są te trzy przewody, wszystko sobie chowamy elegancko i nakładamy uszczelkę, a wchodzą mi tam do środka. Schowek obniżony i te kabelki sobie tam pójdą, gdzieś trzeba podwiązać i odpowiednio tutaj wejdą. No i moi drodzy, wszystko poskładane. Android z powrotem w desce. No to szukamy aplikacji od radia cyfrowego, czyli wchodzimy w aplikację i tutaj DAB Plus. Łączenie. Ostatnio było włączone Polskie Radio 24, więc ono się odpala. Odpaliło się. Zdecydowana większość marszu przebiega spokojnie. Policja szacuje, że na ulicę wyszło około... Siła sygnału maksymalna. We wschodniej Francji. Nie wiem, od czego to zależy, ale nie mam wszystkich stacji tych, które mam w domu na moim amplitunerze od Yamahy. Yamaha na przykład widzi takie radio muzyczne, gdzie idzie muzyka non-stop. Było też takie radio chyba ze Szczecina, Super Radio. Tutaj tego nie ma. Znalazł 12 stacji. Teraz gramy Chris Rea, The Blue Cafe. Nie wiem jeszcze dokładnie, o co chodzi z tym EPG. Jak wiecie, to napiszcie. No i widzę, że można sobie ustalić stacje ulubione. Pewnie przyciskamy dłużej. Tak, jest serduszko. Powiedzmy, że czwórka. No na przykład radio kierowców. Jeszcze off radio. Dobra. I teraz pewnie wejdziemy w serduszko. Tak, i widzi tylko trzy stacje. Dzięki, trzymajcie się.